Dobry wieczór. Pogoda zrobiła miłą niespodziankę. Było dziś dużo słońca, ale w 7 województwach Polski południowo-wschodniej obowiązuje alarm powodziowy. Tak było dzisiaj u ujścia Wisłoka do Sanu. 2,5 tysiąca hektarów ciągle pod wodą. Wiele gospodarstw podtopionych. W 15 gminach stan klęski żywiołowej. Woda zabrała kilkanaście miliardów złotych. W Rzeszowskiem też miliardowe straty. Wody Sanu nadal powyżej stanu alarmowego. W tym województwie powódź zalała 20 tysięcy hektarów, 2 tysiące gospodarstw i 29 zakładów pracy. Ewakuowano prawie 100 rodzin. Strażacy usuwają wodę, żołnierze strzegą mostów. Kulminacyjna fala na Wiśle była dziś na pograniczu województw tarnowskiego i tarnobrzeskiego. Gdańscy wędkarze w Wiśle szukali ryb. Efekty takie sobie, ale prawdziwy wędkarz przecież nie po to wędkuje. Gdańskie, a na pewno ten kemping w Sopocie, czeka już na turystów. Oby tak wyglądał również po sezonie. Żeby turystom podobało się też w centrum, dzieciom pozwolono malować na płotach. Jeśli farby były olejne, to nawet bałtyckie lato nie zniszczy tej twórczości. W Krakowie mniej płotów, ale więcej pomników i też muszą być w sezonie ładne. Studenci umyli więc pomnik grunwaldzki. W Szczecinie słońce ciepło, jeden z pierwszych tak ładnych dni w tym roku, a w zamku i na zamkowych dziecińcach tysiące szczecinian. Wszystko dla szkoły, wszystko o szkole. Wielka impreza zorganizowana przez Radę Uczelnianą PRON Uniwersytetu Szczecińskiego. Kiermasze, występy zespołów szkolnych, aukcja dzieł uczniów oraz szczecińskich plastyków, grafików i rzeźbiarzy. Na loterii fantowej do wygrania nawet prosiak ufundowany przez uczniów szkoły rolniczej. Samotulanom nie wystarczają już festyny i majowe kiermasze. By mieć takie uliczne parady, zorganizowano więc Dni Szamotu. W Towarzystwu Przewienia Kultury Fizycznej stuknęła 30. I zaraz w warszawskim Parku Szczęśliwickim tłum. Oprócz atrakcji, które na festynach TKKF proponowało niejednokrotnie, były również możliwości konnej przejażdżki, jazdy na czymś, co przypomina narty, albo ruchu na wodzie, bo w jeziorku zimno i niezbyt czysto. Organizatorzy pomyśleli również o tym, by można było się posilić i zrobić udane zakupy. Ale przecież przez 30 lat TKKF nie zajmowało się tylko takimi imprezami. Doszło na razie do tego, że 800 tysięcy Polaków regularnie gimnastykuje się, rzadziej biega, częściej gra w tenisa, pływa albo w inny, bardziej wymyślny sposób dba o swoją sprawność fizyczną. Natomiast coraz większym powodzeniem cieszy się tenis. Niestety opłata za godzinę kortu dochodzi do 400 zł. Równie drogie jest narciarstwo. W nowych osiedlach nie buduje się kortów, basenów, boisk. Powodzenie mają masowe biegi. Jak na przykład dziś o wielką wazę Ursynowa. Do udziału w takich imprezach chętnych nie brakuje. Chociaż... Panowie, tak tutaj, a tymczasem na Ursynowie czeka waza. O, właśnie, dużo słyszeliśmy o tym słynnym biegu o wazę Ursynowa i już jesteśmy gotowi go wygrać. Gdyż waza jest niezbędną rzeczą w każdym naszym obozie. Waza jest do zupy. Tak, dlatego, no, dalej jazda. Na bieg. Wielka waza Ursynowa im przeszła koło nosa. Ale pewnie będzie jeszcze inna okazja. TKKF robi co może, żeby nasz odpoczynek był atrakcyjny i zdrowy. Nie lada sprawności trzeba by ustrzelić kura. Dzisiaj udało się Stanisławowi Lelkowi. Przez rok będzie mógł nosić srebrnego kura, dar Zygmunta Augusta. Krakowskie Bractwo Kurkowe ma już ponad 700 lat. Na wieś dotarły też książki. Majowy kiermasz w Stępnicy w Szczecińskiem. Od dawna chcą tam otworzyć księgarnię, ale jeszcze w tym roku musiał wystarczyć kiermasz. W Siedlcach festiwal. Piosenki mieli harcerze. 50 zespołów i 29 solistów. Publiczności bardzo podobał się zespół Uśmiech z Kątów Wrocławskich. Czy spodoba się również jurorom? Okaże się dziś wieczorem w czasie koncertu laureatów. A w Warszawie teraz koncert galowy Złotej Tarki, ale i przedtem było wiele dobrego jazzu. Złota Tarka 87. Już po raz 21. Oczywiście w warszawskiej stodole. Mimo zmieniającej się mody w muzyce rozrywkowej, festiwal ma ciągle swoją wierną publiczność. Występują zespoły i soliści, m.in. Ewa Bem i Marianna Wróblewska, Włodzimierz Nachorny i Zbigniew Namysłowski, a także goście z Czechosłowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Słuchamy kwartetu Krzysztofa Sadowskiego, śpiewa Jan Pizbicki.
tym wydaniu dziennika to już wszystko. Do zobaczenia jeszcze dziś późnym wieczorem.